Rozpoczynamy 46. edycję Boskich Spotkań z Folklorem, jednego z najbardziej wyjątkowych i prestiżowych konkursów dla wykonawców muzyki ludowej w Polsce. To wielkie wydarzenie inspirowane tradycją i kulturą o wyjątkowym znaczeniu dla naszego kurortu i boskiej kultury. Urokliwe otoczenie zabytkowego parku zdrojowego oraz niezwykły klimat, jaki rokrocznie towarzyszy festiwalom, sprawiają, że powracają Państwo do Boska Zdroju, by wspólnie uczestniczyć w celebrowaniu tradycji ludowej. To dzisiaj, jutro będziemy mieli święto muzyki ludowej w Bosku Zdroju. Szanowni Państwo, za nami przeglądy rejonowe w Nowym Korczynie, w Opatowie, w Jędrzejowie, w Ciekotach. Pora więc, aby tradycyjny dwudniowy finał Bosku Zdroju się odbył. Na konkursowej scenie Boskiego Parku Zdrojowego usłyszą Państwo 70 wykonawców, a wśród nich kapele ludowe, soliści, a także zespoły pieśni i tańca. Laureaci otrzymają dwie nagrody. Grand Prix imienia Piotra Gana oraz nagrodę imienia Heleny Szelestowej, które zostaną przyznane 12 czerwca podczas finałowego koncertu w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wszystkim wykonawcom życzę powodzenia, a Wam Państwu, publiczności, dobrej zabawy oraz radości z przebywania w bardzo słonecznym Bosku Zdroju. Szanowni Państwo, 46. edycję Boskich Spotkań z Folklorem uważam za otwartą. Dziękuję bardzo.